witam Państwa po krótkiej przerwie. Witam kolejnego gościa, Maciej Rusiński, szef klubów Gazety Polskiej. Chciałoby się powiedzieć dobry wieczór, panie redaktorze, ale w Stanach Zjednoczonych wieczoru jeszcze nie ma. Witam serdecznie. Witam serdecznie. W Stanach Zjednoczonych jeszcze nie ma południa. Pozdrawiam naszych widzów. Panie redaktorze, Polonia amerykańska, Polacy w Stanach, Polonusi niejednokrotnie wspierali Polskę, tą patriotyczną Polskę, kiedy była taka potrzeba. To jest historia bardzo, bardzo stara. No i teraz też otrzymujemy różne sygnały wsparcia ze Stanów Zjednoczonych, wsparcia w wielu sprawach, między innymi w sprawie zawłaszczenia mediów publicznych przez obecną władzę. Jak to w ogóle wygląda z perspektywy amerykańskiej, to co się dzieje w Polsce od drugiej połowy grudnia zeszłego roku? Wygląda to po prostu jak zamach na państwo, nie tylko zamach na media, bo oprócz próby kompletnego zagarnięcia przekazu mamy tutaj takie rzeczy jak po prostu rozwalanie państwa, w sensie, że nie wiadomo już, które prawo jest ważne, który urząd jest ważny. Według arbitralnego po prostu widzimisię koalicji rządzącej są po prostu podejmowane arbitralne decyzje, podważane są sądy, sędziowie, podważana jest rola prezydenta. Jak już dobrze wiemy, nie muszę tego tłumaczyć, za pomocą uchwały robi się cokolwiek. A więc chodzi tutaj o to. Na to patrzą wszyscy, na to patrzy też Polonia. I tutaj rzeczywiście jest taki oddolny odruch. Wielu ludzi się pytało, chciało jakoś zaznaczyć swój sprzeciw. No więc tu w niedzielę rzeczywiście będzie protest czy manifestacja Polonii, jakby wyraz sprzeciwu wobec tego, co się teraz w Polsce dzieje. Chodzi tu, wiadomo, tym centralnym punktem zawieszenia czy punktem odniesienia jest ten zamach na media, bo on jest tak samo jak wiele innych rzeczy w Polsce, jest teraz bezprawny, ale jest też całokształt tego wszystkiego, bo byliśmy karmieni przez dobrych 8 lat sloganami o praworządności. Dzisiaj to, co się dzisiaj w Polsce dzieje, tym bardziej pokazuje, że było to po prostu cyniczną zagrywką, taką nachalnym takim politycznym teatrzykiem. Także protest najbliższą niedzielę w Jersey City. Natomiast protesty trwają już od wielu dni i będą trwały w samej Polsce. Dzisiaj kolejny protest zaczął się w Olsztynie. Najważniejszy, jak dotąd największy planowany protest to jest niedziela, przepraszam, czwartek, 11 dzień stycznia w Warszawie przed Sejmem. Natomiast ta walka wokół mediów trwa, nie tylko wokół mediów publicznych, ale także mediów prywatnych, mediów niezależnych, takich jak chociażby Telewizja Republika. Po kilku wypowiedziach naszych gości na naszej antenie rozpoczął się swoisty bojkot reklamowy, chociażby firma IKEA. Jak pan to ocenia? Jak tego rodzaju działania częste są w Stanach Zjednoczonych i komu przynoszą one więcej szkody, komu pożytku? To jest dość szeroki temat i takie działania rzeczywiście podobne też miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie co wybiło w poprzednich latach, bo teraz można powiedzieć, że to trochę jakby usycha, ale dało się zauważyć ten taki, no dało się zauważyć, powiem więcej, on był bardzo wyraźny, ten taki aktywizm społeczny różnych firm prywatnych. On wygasł z pewnym oddolnym bojkotem takich, można powiedzieć, taki przełom zdarzył się w minionym roku, w połowie minionego roku, dokładnie między kwietniem a czerwcem, kiedy to firma Bud Light, firma produkująca takie masowe piwo, numer jeden, jeżeli chodzi o ilość sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, zrobiła taki, taki toporny, że tak powiem, spot z wykorzystaniem jednej osoby trans z TikToka. Nie to, że nie można, ale po prostu było już to takie jakby siłowe wciskanie pewnej ideologii bazie konsumentów tej firmy, więc ten oddolny opór był miażdżący, tak? Mówimy tutaj o potentacie. Jeżeli mówimy o spadku sprzedaży,
rzędu 30% dla ogromnej firmy, która ma bardzo już takie, powiedzmy, ubite, ustalone siatki dystrybucji, sprzedaży w całych Stanach, no to jest ogromny ubytek, więc to był taki moment, który praktycznie wokół tego zdarzyło się jeszcze kilka innych przypadków. Firma Target, która próbowała sprzedawać kąpielówki dla małych kilkuletnich chłopców, tak, że mogli swoje genitalia schować, no pewne absurdy, ale to ten opór jakby wyciszył ten taki aktywizm społeczny tych firm. No, używając broni, bojkotowej, trzeba bardzo, jak widać, uważać, bo można się własną pięścią w nos trafić. Ostatnia kwestia, o którą chciałbym spytać, no to wewnętrzna sytuacja polityczna Stanów Zjednoczonych. Mamy dwóch głównych kandydatów. Jeden z nich jest sekowany bez przerwy decyzjami sądów stanowych. Była Kalifornia, był stan Maine. Chodzi oczywiście o Donalda Trumpa i utrudnianie mu startu w wyborach. Czy jemu to przeszkadza autentycznie, czy raczej pomaga, napędza głosów? Jest to bardzo ciekawa kwestia, poniekąd złożona, bo za tymi wszystkimi, za tą lawiną procesu, która została wytoczona Trumpowi w zeszłym roku, stoi pewna taka trochę perfidna taktyka, żeby stworzyć kampanię wokół Trumpa, żeby była to negatywna kampania wokół Trumpa, co wręcz w tej chwili służy Bidenowi w tym sensie, że o ile winduje Trumpa w prawyborach republikańskich, żeby generalna kampania nie była wokół Bidena, który ma bardzo słabo atutów i jest, no, topi się w każdym sondażu możliwym. Traci nawet poparcie wobec takich swoich tradycyjnych grup jak Latynosi. I tu na przykład można też odnieść się do kryzysu migracyjnego, że kryzys migracyjny wcale Bidenowi nie pomaga, jeżeli chodziło tutaj być może o jakiś sygnał z jego punktu widzenia, o jakiś sygnał sympatii wobec Latynosów, to mu wcale nie pomaga. Tych różnych kwestii, które ciążą na Bidenie, jest wiele. Więc o ile te procesy, te wszystkie procesy kryminalne i cywilne windują Trumpa w kampanii prawyborczej. Teraz już trudno, jeżeli chodzi o samą mechanikę prawyborów, trudno tutaj dostrzec coś, co mogłoby Trumpowi wyrwać tę nominację. Ale jest też pewna panika, bo ile Trump zaczął się wybijać wręcz ponad Bidena w tej kampanii, więc wtedy jest panika, żeby jednak Trumpa trochę, no, jak to, że użyję klasyka, opiłować. No i tutaj są ciekawe rzeczy, bo przykładowo Donald Trump niedawno, tuż przed świętami, wystąpił w telewizji Univision, to jest telewizja hiszpańskojęzyczna dla Latynosów. No więc furia, jaka powstała po stronie demokratów po jego występie, no, była niespotykana, niebywała, w sensie, że tam Donald Trump miał wstępu nie mieć. To są wszystko bardzo ciekawe rzeczy. Mamy po prostu, trzeba sobie też jakby zestawić to, co się dzieje dzisiaj wokół Trumpa. Jest on bardzo jakby, no, stawiany w mediach, nie ma, powiem w ten sposób, nie ma pewnego blokadu czy szlabanu co do jego występu w mediach. No to jest drastyczna zmiana wobec tego, co się działo choćby półtora roku temu, kiedy Trump był wycinany z każdego przekazu, bo wtedy Trumpa miało nie być. Czyli są to po prostu pewne takie, no, taktyczne zagrywki kampanijne. Będziemy oczywiście śledzić bardzo uważnie to, co dzieje się w polityce amerykańskiej, bo oddziaływuje to tak naprawdę na cały świat i oddziaływać będzie również na naszą ojczyznę. Bardzo dziękuję za rozmowę, kłaniam się nisko. Ja również bardzo dziękuję, obiecuję, w tej chwili jestem nieco poza Nowym Jorkiem, ale na pewno w niedzielę na proteście Polonii się też pojawię, więc zapraszamy o godzinie 3:30 naszych widzów, którzy być może oglądają nas również ze Stanów. Protesty trwają nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w New Jersey, trwają przede wszystkim w Polsce. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. I zobaczymy, dziękuję, sobie pozdrawiam. Za chwilę taki protest z dnia wczorajszego z Częstochowy.